Książkę sobie przeczytam, żeby sobie smutek poprawić. I zbieraj komiksy, jak znajdziesz. Naprawa pojazdów tom pierwszy, naprawa pojazdów tom trzeci, elektryka tom drugi. Zębek się przy oknie zbagował. Uważaj, na korytarzu są. Ja patrzę. Pudełko śniadaniowe. Biorę. Gdzie ty jesteś? A tu sprawdzasz. To ja sprawdzę tą stronę. Kurtka. O nie, dobra, chujowa. Pojemność. Plecak szkolny, książka. Plecak szkolny jest słaba przeceny. Tak, tak. Książka. O, tam był ten plecak taki, co kiedyś młoda była, no to takie czapki, żabki takie. Chodź, najpierw zabiję zębiaki. Chodź tu, chodź. Bo zaraz wybiją szybę albo rozwarą drzwi. Chodziło mi o to, że ja otworzę, ty będziesz walił, a ty widzę, że ty otworzyłeś i ty waliłeś. O, nie mogę go walnąć. Drzwi mnie zablokowały. Kostka Rubika. Gotowanie tom drugi. Karyctwo tom czwarty. Co? Weź mnie, powiedz mi, jak mi znajdziesz tom o naprawie samochodu. O to proszę. Może jest tutaj jakiś maniak samochodów, który powie, ej, chętnie. Lizak chipsy to biorę. I akurat będzie nosił ze sobą tom drugi. Bo jak znajdziesz tom pierwszy, to mi nawet nie mów. Dobrze wiesz, że tym bardziej ci powiem, prawda? Oczywiste. Oczywiste i zaiste. Napój w puszce wezmę. Zacznijmy przeszukiwać resztę szafek. No nie ma innej opcji. To ty się weź tutaj, ja pójdę tam górne, ogarnę. Prawda. O nie, kurwa, nie zauważyłem go z tyłu! Oż ty, kurwa, fiucie. Ugryzł? Tak. Spojrzałem się na dwa zombiaki, które były tam dalej. Ajajaj. Przeszukuję najlepsze miejsce w amerykańskiej szkole. Oczywiste, że stołówkę, w której podają super jedzenie. Z tego, co wnioskuję po filmikach. Ale skurczysynek. Ale mi dziabną. Ale mnie dziabną. A gdzie znajdujesz to tomy książek zazwyczaj? Zazwyczaj? W biurkach nauczycieli w sumie. Trzeba to sprawdzić. Albo w takich szafach w klasach. O dziwo, tutaj nie ma. Nie. Nie. Nawet nie mów. Nawet nie mów. Dobra, powiedz jak chcesz. Uprawa roślin tom drugi. Nie no, żartuję, naprawa samochodów tom pierwszy. Zajebiście. Spawanie tom pierwszy. krawiec, potem drugi. Mamy spawanie? No myślę, że mamy. No to zajebiście, wychodzę z tej sali. Do widzenia. Myślisz, że w kiblu będą trzymali tomy? To zależy. No tomy jakie to wiem, ale... W ogóle jest tutaj drugie piętro. Aktor. Naprawa pojazdów. Tom trzeci. I tom drugi. Tom drugi jest? Tak. Znalazłem. Jestem w bibliotece teraz. To jest od chuja książek. Piractwo. Wszystko. Udało się, znalazłem. Nie ty znalazłeś, ja kurwa znalazłem. Dobra, znaleźli. A kurwa, wyskoczyły mi. Jest tyle książek, że nie wiem co brać. Elektryka, tom drugi, nie wiem czy tu mamy spawacz, tom trzeci, to jest przeczytane. Tego mam nieprzeczytane, nieprzeczytane, nieprzeczytane. Wszystkie zombiaki poleciały do ciebie, tak by the way. Właśnie wiem. Co żeś ty zrobił? Ja tylko drzwi otworzyłem. Bo z korytarza normalnie przeleciały obok mnie. Na mnie nawet nie spojrzały. O dobra, udało się, o dziwo. No, weź ich zabij tą cipkę jak możesz. Dobija mi się do okna. A ma drzwi otwarte. Przeczytaj sobie od razu te elektroniki, syriki i tym podobne. To by się przydało wziąć do bazy, bo jak ci postać padnie. Dobra, chwilowo. Naprawa samochodów, tom drugi. Wyjdź na korytarz. Ty, to jest tu biblioteka? Mhm. Dobra, udało się. No, musisz mnie pchać, aktor. Muszę, zależy mi. No ale już to mam, wyku. Nosisz to ze sobą teraz? Tak. A przerwałeś mi czytanie. Naprawa pojazdów, tą drugi sam sobie wezmę i przeczytam. A masz już kolejną? Mhm. No to widzisz. Dobra, usiądźmy, poczytajmy. Będziemy spać w szkolnej bibliotece. Kurwa, żeby tak zazwyczaj do biblioteki ciągnęło. Ale wiesz co jest dziwne i aż za dziwne? Żadnego pistoletu nie znaleźliśmy. No jeszcze. Jeszcze. Jak słyszałem, to można tutaj nawet takiego... Nie pamiętam jak on się nazywał, taki pistolecik PM, taki... Kojarzy co chodzi. To albo można było znaleźć pistolet zwykły, albo pistolet taki, no, maszynowy, taki malutki. Czyli odwzorowanie w 100%. Chcesz naprawę pojazdów tom czwarty w razie czego? W razie czego weź. I tu kolejna dwójka jest, tak by the way. Tylko ten tom drugi znalazłem. Sobie go czytam i nie zamierzam przestawać. No, zrób środek na szkodniki. Mam dokuczliwy ból. Nie jest dobrze ze mną. Cały czas kurwa ten brzuch. Mam ranny. A teraz jeszcze lewe przedramię. Kurwa mać. Przeczytane, przeczytane. Przeczytane, nie przeczytane. Zrób pizzę. O! No to co? No to będzie robione. Dobra, trzeba sobie zapamiętać, że tu jest ta szkoła. Tam niedaleko jest jeszcze inna szkoła. Ja muszę iść do łazienki i zmienić ten bandaż, bo jest źle ze mną. Nie wiem, czy nie mam infekcji, bo już naprawdę z tym bólem to... No nie. Jeszcze nie mam. Ja sobie przez te drzwi nabyłem trochę ran. O, widzę, mam panikę przy bandażowaniu. Tylko mam infekcję. Ale już mniejsza z tym. Okej, złom metalowy w koszu w kiblu, świetnie. Odwzorowanie szkoły. O, kawa jest. Kawar w szkolnym kiblu, kawa. Co? To on tam siedział przez cały czas ze swoim laptopem. Oplocek cytrynowy z bezą. W pojemniku śniadaniowym, świetnie. O, się napchał jak prosie. Kto wie, może w pudełku śniadaniowym znajdziesz parę sztuk broni. Oraz z pudełkiem amunicji. A wiesz, jak się ten nazywa takie pudełko? Ostatnie śniadanie. Tabletki przeciwbólowe to trzeba wziąć. Środek dezynfekcji. Już mam 1/4 tomu. Tabletki antydepresyjne, bandaże. O, to by się przydało. Dokuczliwy ból to trzeba, kurwa, zlikwidować w jakiś sposób. Nawet 2 sztuki wezmę. Ale mam pytanie. Czekaj, czy to zależnie od tomu książka... Ta, dobra, nieważne. Chciałem powiedzieć, to wędkarstwo jest bardziej złożone niż naprawa pojazdów. Ale tak patrzę, że naprawa pojazdów tom 5 ma 380 stron. A ile pan Tadeusz miał? Nie pamiętam, chłopie, kiedy to było. Ile? 500? Nie wiem, nie powiem. Wiem tylko tyle, nie przeczytałem. Na streszczeniu się leciało. Ja chyba jakiegoś audiobooka wtedy pamiętam, słuchałem. Szanuję osoby, które to przeczytały. Czemu komiksów nie zbierasz? Tam w jakiej ty sali siedzisz? Wyszukuję te otwarte. Po tobie. A, no to nie wiem, poszedłem po naprawę pojazdów, się zaczytałem. No. Komiksy to warto zbierać, bo one sporo naprawiają humoru. No bo to mam zadyszkę, zmęczenie, burczy w brzuchu, dokuczliwy ból i znaczne obciążenie. Szukam tej broni, co mówiłeś, ale nie widzę. Tu byłem. To jest biblioteka. Ty w bibliotece siedzisz nadal, tak? ciekawości, później poszedłem sobie samochód rozmontował jakiś. Już się zaczyna. Spawanie tom pierwszy mamy? Chyba mamy. Wezmę, zobaczę sobie pudełko śniadaniowe. Opening pudełka śniadaniowego. W środku czasem coś jest. W torbie śniadaniowej też może być... Połóż sobie przedmiot po prostu i go zlutuj. Nic nie było na przykład. Pudełko śniadaniowe, połóż przedmiot, połóż wszystko. Ciastko, o. I git. Jabłko zgniłe. A na stołówce byłeś, tak? Aż kusi zjeść. Folia aluminiowa, tego jeszcze nieraz nie widziałem, to wezmę. Ile mięsa, ile to wszystko będzie niedługo gniło, wszystko, matko. Tyle żarełka. No cóż, no. Szkoda. Nie udało się żadnej broni znaleźć. No o dziwo ta szkoła była czysta. O dziwo. Nie było żadnego cichego dziecka. Ale powiem ci, że na zewnątrz jest sporo zombiaków. O, jeden nawet się teleportował chyba jakimś cudem, bo jego tu nie było. Chyba nie było. Uczciwy ból znów. Dobra, 180 stron z 260. Dobra, ja stąd wychodzę już. Już wychodzisz? No co tu już do lutowania jest? Nie ma nic. Dobra, to zostawię tyle ile mam i też idę już. Już powoli powinniśmy odcinek kończyć, mój drogi. 2 godziny nagrania już mam. Chyba nawet i 2,5, czy nie, bo my zaczęliśmy 30. Dwie. Ciastko owsiane, o, to zbiorę. To co, to kończymy. Czy wrócimy jeszcze do bazy? Mhm. I tak musimy sobie rzeczy odłożyć i tak. Ważne, że mam już mnożnik 3.5 na... No patrz, patrz na tego zombiaka, u ciebie też jest zbagowany? Niby idzie w tego, ale... No i zepsułeś glitcha. Ja już teraz zgliczuję, że już się nie podniesie. Bo ja kompletnie zombiaka zgliczowałem, uderzyłem go i została czapka. No i nie widać go. Nie wiem, bo przez coś ja w ogóle nie mogę uderzyć, nie? O, moja postać się prawie chyba wywróciła. Nie, ale my tu zombiaków powycinaliśmy trochę. Trochę czysto jest. Znaczy tutaj trochę i widać, ale i tak jest w miarę okej. Okay. Weź zabij tego zombiaka, sobie bandaż zdejmę. Dobra, zobaczę czy w ogóle dam radę. O kurde, mała horda. Moja postać coś ma takie dziwne zamachy, nie? Zmęczony jest pewnie już. Ma tylko zadyszkę. I to... znaczne zmęczenie. To też. Dobra, idzie nas horda, uważaj. Strzelba. Nie! Najgorsze jest to, że jestem zmęczony. Moczeta mi się popsuła! Nie wiem, czy to jest sens z nimi się tutaj tłuc, wiesz? Moja postać jest tak zmęczona, że nie ma opcji. Ja spierdzielam. Dobra, to wracamy. Ich tu jest sporo. Ja jeszcze mogę biec. Ja też niby jeszcze. Prawe udo zadrapanie, naprawdę. Czytam dalej. Aktor, weź mnie osłoń. Dobra, nieważne. Do samochodu. Do samochodu już? Tak. A, bo wracamy. Ja mam tyle DPS-ów. Ty u mnie teleportujesz. No, i to jak mocno. Ile ty masz pingu? 60. Nie wiem czemu. Tak gdzie u ciebie jestem? No już cię zgubiłem całkowicie. No bo przeszedłem przez las. Nie, teleportowałeś się u mnie. Nie wiem czemu. Aha. W sensie ja mam stabilne 60. Teraz 70 podskoczyło, ale nie przekracza... Nie wiem, czy nie będę musiał dzisiaj serwera zresetować. W sensie, bo ten komp już chodzi, czy komp? Serwer już chodzi chyba za 3 miesiące. Bez resetu. Może mu coś tam się RAM zapchał. Jest to bardzo prawdopodobne. Uuu, już nie mogę biegać. Ledwie mogę iść. Uczliwy ból. Dobra, chyba przeżyję ten wypad nasz piękny. No, przeżyliśmy jakoś. Nie mów hop jeszcze. Trochę drogi jest. W dół czy w górę? W dół. Maczeta zepsuta. 13 razy naprawiana. Powinienem niedźwiedzia słyszeć. Co kurwa? To brzmiało kurwa jak niedźwiedź. Mnie nawet nie denerwuj, aktor. Jedź do chałupy. A serio, to coś zabrzmiało jak niedźwiedź. Teraz to już może być kurwa nawet Lessi. Nessi, nie Lessi. Co to było? Nessi to ten chyba potwór z Loch Ness. Co to za Pokimon? 15 razy naprawiona maczeta. Szansa naprawy 65% ledwo. No. 16 razy. O, nie mam już taśmy. Tu muszę uważać, bo tu jest trochę drzew na drodze. Ja się kurwa tutaj jeszcze muszę połatać. Nie, kurwa, jeżeli to się stanie, co myślę. Nawet jeżeli, to mamy tam niedaleko zapasowe akumulatory, które wyjęłem. Nie pocieszyłeś mnie, powiem ci szczerze. Chyba dobrą drogą jadę. No, chyba ta. No zaraz będzie kurwa Akademia Filmu Spider-Man No Way Home. Nawet mi się nie waż tego robić. Ale co ja mam tu zrobić? Jakiś samochód skaśnie, to nie moja wina. Po prostu w nic nie przypierdol, proszę. Zombiaki to też znaczy nie przypierdol. Nie, nie mam. Pięknie. Chcę ci tylko powiedzieć, że jak nie odpalisz tego silnika, to będziesz mnie defował, kurwa, dopóki ich nie wytłuczesz do zera. Może jak ja się rozpędzę, mi samochód gaśnie. Dobra, jeszcze nie jeździ z tym samochodem, tak to by już nie odpalił. Nie przypieprz w nic. Staram się. Zgasł. Jedzie rzecz. Powiem ci tylko tyle, że będziesz miał to naprawiać, no. Nie ma sprawy. O ile wbije ten 4. poziom. I tak jak mówiłem, niebieskie budynki, to jasne, niebieskie to są szpitale. Różowe to są medyczne. Żółte to są restauracje i sklepy. Takie brzoskwiniowe to są budynki mieszkalne. Czarne to są industrialne, czyli fabryki, magazyny, etc., etc. Retail and commercial, nie wiem co to znaczy. A fioletowe to są community service, czyli takie publiczne, typu jakieś biura, etc. Publiczne oczywiście. Bo nie wiem, bo mamy taką turbosenność, nie? Jedź. Ja też mam turbosenność. I ledwie mogę iść. Też tak jest, tak też tylko się obawiam, żeby nie przywalić tu w zombiaki, bo tu ciemno jest. Masz światło włączone? Nie masz chyba włączonych. Czekaj. F. Ja ci jeszcze mogę latarką poświecić. Na boki co najwyżej. O, no, da się. Będzie ciężki przejazd. No ale musimy wrócić do bazy, bo ja już nie mam jak bandaża umyć. Prawo, prawo, prawo. Mogłeś pojechać prawo. No dobra, już teraz to już jedź swoją drogą. Tu musimy wymienić całą kolumnę. Dobra, udało ci się, masz farta. Twój pierdolnik, który zostawiłeś. Opłacało się. Ten trup zniknął, widziałeś? Już nie zasuwam na fulla, bo jest ciemno. Co ty nie powiesz? Naprawdę? No mógłbym jechać na fulla, ale... Nie może być. No nie może. Uważaj, zębiaki. No już niedaleko chaty. Znaczy tak naprawdę to od chuja daleko, ale... Ale damy radę. Uważaj, bo tu może być dużo zombie. Dobrze, żeśmy sobie tutaj to miejsce zrobili. Bo teraz byśmy slalomy robili. No. Ciekawe, czy tu jest jakiś buldożer, czy coś. Albo czołg. O, to by się przydało. Na modach jest. Na razie nie budujemy. Potem w workshopie coś poszukamy. W sensie chyba nie będziemy dodawać do tej przygody, czy będziemy? Że będziemy modować do tej przygody? Nie. Dopiero chyba do jakiejś, jak już to następnej. Następny sezon. Moglibyśmy sobie zrobić, nie wiem, na przykład teraz challenge, że nie możemy zginąć. Wtedy odpadł, tylko to było przód, to chyba przód. No tu mogę skręcić w lewo, ale okej. Okay. Dobra, po prostu teraz kieruj może, tak. Dobra, jest prosto. Na rozwidleniu, takim już całkowitym rozwidleniu, ale to jeszcze nie teraz, to śmiało do przodu. Cały czas główną trasą jedziesz. Prawo. Tu prawo, prawo, prawo. Cały czas główna. I na następnym skrzyżowaniu w prawo... Czekaj, jeszcze sprawdzę. Nie zapierdzielaj. Nie, w lewo. Lewo. Następne większe skrzyżowanie w prawo. I znów w lewo. Dalej. Prosto, prosto, prosto. Jak nic nie mówię, to prosto. I teraz w prawo będziesz miał następną. Autostradą, co nie? Aha. Tutaj jak masz spawanie aktor, to chyba nawet możesz te samochody przerabiać. Możesz im opancerzenie chyba robić. Ale to przy spawaniu. Dobra, prosto. Cały czas prosto. Cały czas prosto. No i dzisiaj nam się udało, aktorku, 4 odcinki nagrać w sumie. Mamy 2 godziny 15 nagrywania, ale to podzielę na 4, bo tu w sumie ostatnie 10 minut to sama jazda by była. Z tym wyjdą odcinki chyba po 36 minut. A, przyjechaliśmy do tyłu. Przepraszam, spojrzałem na co innego. Tu w prawo. Już prosto, tak jak już mam mapkę odkrytą. I wolno, 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 wolno. Jakiś tam zombiak się pojawił. Może nie dojdzie nawet. I nasz stary pierdolnik. Ja jeszcze wyłączę. Światło wyłącz, bo akumulator siądzie. No i panie aktor, jesteśmy bez prądu. Niestety. Nie ma prądu. Ciemno wszędzie, ciemno wszędzie. I jak w dupie, jednym słowem. Moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu grał dla Shiro oraz aktor. I my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach. Tutaj ten generator w ogóle trzeba na dół wynieść, bo jak go byśmy teraz podłączyli, to byśmy mieli problem. No, więc to już w następnym odcinku się zajmiemy tym, żeby mieć w ogóle jakąś elektryczność, bo naprawdę jest lipa. Zresztą aktor, następny odcinek, wyprawa po paliwo. Dużo paliwa. Bez tego to będzie ciężko naprawdę. Może gaz się też uda ogarnąć. No może, może. Ogarniemy to jakoś. Dobra, trzymajcie się. Hej, hej.